Dzień dobry, dziś w Nożem i Widelcem przepisy inspirowane kuchnią amerykańską. Postaramy się Państwa przekonać, że Stany Zjednoczone to nie tylko hot dogi i hamburgery. Zapraszam na przepisy Aleksandry Sowy i Rafała Goziemskiego. Dziś w programie American Dream. Polędwiczki wieprzowe w sosie barbecue. A na koniec bread pudding, czyli deser z chleba. Program zaczynamy od przepisu Rafała Godziemskiego, który tym razem pokaże Państwu, jak zrobić perfekcyjne polędwiczki wieprzowe w sosie barbecue. Rafał uwielbia kuchnię z całego świata. Przepisy z motywem Stanów Zjednoczonych to jak najbardziej multikulturowy smak. Oczyściłem polędwiczkę. Poleję lekko olejem, doprawię z solą. Pieprzem. Pieprzem cytrynowym i papryką słodką. Wymieszamy, otoczymy ją całą w przyprawach. Możemy ją z powodzeniem zostawić na godzinkę, dwie w lodówce, aby się przegryzła przyprawa. I tak przygotowaną polędwiczkę obsmażę na złoty kolor na patelni. Polędwiczka pięknie nam się obsmażyła. Dodam do niej cebulę pokrojoną w grube kawałki. I wszystko ląduje na patelni. Lekko przesmażę. Dodam łyżkę masła. I na koniec takie dwie dobre łyżki mojego ulubionego sosu barbecue. Wymieszam wszystko, poduszę kilka minut, aby tylko mięso doszło. Do przygotowania mojego sosu potrzebuję świeży imbir. Pokroję go drobno, dzięki czemu łatwiej mi będzie zmiksować. Wszystko wrzucam do pojemnika. Czosnek rozgniatam, lekko kroję i do pojemnika. Dodam jabłko prażone, musztardę, trzy łyżki, sok jabłkowy, troszkę soli, pieprzu, trochę oleju, sok z limonki i wszystko zmiksuję. Okej, sos mamy skończony, przygotujemy warzywa. Do mojego pokczoja przygotuję por pokrojony w krążki. A, tyle w zupełności mi wystarczy. Suszone pomidory. Cztery starczą w zupełności. Pokroję je na pół. Przygotuję też wanilię. Pokroję na pół. Na pół, ale nie będę wyciągał ziarenek. Wysypią się same. Pokczoj lekko natnę, oddzielę listki. Dodam je zupełnie na końcu z bardzo delikatne warzywo. I wszystko w odpowiedniej kolejności ląduje na patelni. Przesmażyłem pomidory z wanilią na maśle. Dodam por i rodzynki.
leciutko tylko przesmażę. Posmakujemy oczywiście. O to chodziło w tym daniu. Sos cudownie pachnie. Potrzebuję kilka plastrów. Na talerz układam bok choya. Piękne warzywo, chrupiące. Polędwiczkę. Jeszcze kawałeczek bok choya. Rodzynek. Wykończymy to naszym sosem jabłkowym. I kawałkami cebuli. Na koniec trochę pieprzu. I voilà. Prawda, że egzotycznie wygląda? Czas na deser Aleksandry Sowy, która przybyła długą amerykańską podróż w poszukiwaniu nowych, zaskakujących smaków. Takie rzeczy, które najbardziej mi smakowały, to były na pewno steki. Są mistrzami w przyrządzaniu steków wołowych. No i żeberka. I w sosie barbecue pyszne. Burgery w Polsce są coraz smaczniejsze. No w Stanach wielbią wołowinę. Chyba też jest bardziej dostępna, nie jest aż tak droga. No i ich hamburgery są pyszne, ale wszystko jest ogromne. Wszystkie porcje są przerażające. Klasyka to na pewno cupcake'i, to na pewno różnego rodzaju puddingi. Między innymi na przykład bread pudding. Czyli tak naprawdę chleb, który nam został, lub utostowany chleb, zapieczony z jajkami, śmietaną, cukrem. Bardzo smaczne. Orzechy uprażymy chwilę na suchej patelni. Po uprażeniu będą bardziej chrupiące i jeszcze bardziej aromatyczne. Orzechy nam się już uprażyły. Wsypujemy je z powrotem do miseczki. Kolejnym dodatkiem są rodzynki, które przesypiemy do miseczki i zalewamy je rumem. W międzyczasie przygotujemy nasz sos do bread puddingu, naszą bazę. Do garnka wlewamy mleko, które zagotowujemy. W misce łączymy żółtka z cukrem. I wlewamy do tego gorące mleko. Składników mamy gotowych, ale tak naprawdę najważniejszego jeszcze nie. To jest chleb. Ja, żeby nadać chrupkości temu deserowi, chleb wcześniej włożyłam do tostera. Pokroję chleb na równe trójkąty. I teraz przygotujemy nasze naczynie do bread puddingu, które przed włożeniem chleba musimy przesmarować lekko masłem. Teraz w sumie już składamy nasz deser. Każdy kawałek chleba smarujemy delikatnie masłem i układamy w naszym naczyniu. Do deseru dokładamy orzechy pekan. Orzechy pekan to są te, które najczęściej spotykałam w Stanach Zjednoczonych. I odsączone rodzynki.
całość zalewamy naszą masą mleczno-jajeczną. I teraz pozostało nam już tylko całość upiec. Zajmie nam to około 20 minut. Pieczemy w temperaturze 160 stopni. Żałujcie Państwo, że nie czujecie tego zapachu. Na koniec dodam jeszcze odrobinę cynamonu i nasz deser będzie gotowy. Strasznie gorący. Zachęcam Państwa do powrotu do naszych przepisów. Wszystkie można znaleźć na naszym kanale na YouTube oraz na Facebooku. Do zobaczenia. I feel nice, like sugar and spice.